Hej, witam was w moim kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj znowu taki niespodziewany odcinek, bo postanowiłam nagrać poradnik, bo jedna z moich widzek właśnie spytała mnie na priv, jak ja robię niektóre miniaturki, więc postanowiłam pokazać w poradniku, bo tak w SMS-ach to tak, znaczy na priv to tak ciężko napisać cokolwiek, jak się robi, więc postanowiłam poradnik, bo wiem, że pewnie też niektórzy z was też nie wiedzą i może są początkującymi youtuberami, czy może myślą, żeby zrobić kanał swój, więc właśnie dlatego też powstaje ten poradnik. Oczywiście też nie tylko miniaturki pokażę, bo też niektórzy pewnie z was nie wiedzą, jak zrobić, żeby w Gacha Live, ktoś na przykład chce być gachatuberką, youtuberem, nie wie, jak na przykład postacie się ruszają, jak zrobić, żeby się ruszały, więc ja wam w tym odcinku to pokażę. Więc może zacznijmy do robienia miniaturek. Potrzebne są Gacha Live albo Gacha Club, obojętnie co, żeby tylko zrobić, obojętnie jaką chcecie mieć postać na przykład w Gacha Live, to Gacha Live albo Gacha Club. Oczywiście ja używam zazwyczaj Gacha Live, częściej używam Gacha Live niż Gacha Club, ale to od was decyzja zależy. Będzie potrzebny też Ibis Paint X i KineMaster. Więc ja wam w tym odcinku dzisiaj wszystko pokażę. Żeby zrobić miniaturkę tą, co zrobiłam na przykład wtedy, gdy był taki halloweenowy odcinek z Blockstar Planet, przechodziłam parkury, to właśnie jak zrobić, żeby ta ikona Blockstar Planet znalazła się właśnie na miniaturce. Ja robię tak, znaczy pewnie jest dużo sposobów, ale pokażę wam moim zdaniem najprościejszy sposób, jak to zrobić. I moją metodą oczywiście. Tak. Znaczy nie zrobimy akurat Blockstar Planet, bo odinstalowałam jakby, ale zainstaluję. Dobra, nieważne. Więc zrobimy inną aplikację. Weźmy na przykład Galeria, niech będzie. Obojętnie co, żeby tylko wam pokazać, jak to mniej więcej zrobić. Ups. Więc po prostu robimy screenshota i po prostu przechodzimy do galerii. Jesteśmy w galerii i właśnie tu jest to, właśnie jest ten screenshot. I oczywiście jak macie Samsung Galaxy A10, no to słuchajcie uważnie, jak to zrobić. A pewnie na innych telefonach jest trochę inaczej. Ogólnie, gdzie przerabia się zdjęcia, to po prostu przeróbcie w tym, gdzie się przerabia zdjęcia. Ja robię na przykład, klikam na to i po prostu tutaj mam przeróbkę. Ale można też innym sposobem zrobić. Tutaj mamy takie zdjęcia, taki wiatraczek jest i tu też możemy wejść. I też tu mamy nasze zdjęcie. I po prostu, znaczy dawno tego nie używałam akurat i zapomniałam, jak to się używa. Zaraz wam tu pokażę. O, tutaj jest na przykład. A tu możecie sobie wybrać flirt, jaki chcecie. Jasność. Tu możecie właśnie zmniejszyć obraz. Właśnie na tym to polega. Zaraz wam wszystko pokażę. Tylko ja osobiście wolę w galerii. Jak mówiłam, lubię w galerii to robić najbardziej, bo moim zdaniem to jest najprostsze, ale wy możecie, jak chcecie, to dowolna decyzja. Oczywiście tam, gdzie się przerabia zdjęcia. Więc ja klikam tu na taki długopisik i po prostu zmniejszam to właśnie,
żeby na przykład galerię dać. Do galerii zmniejszamy to, tylko trochę to będzie problematyczne, szczerze mówiąc. Zaraz wam powiem dlaczego. Dobra, i po prostu zapisujemy. I mamy. Teraz przechodzimy do Ibis Paint X. Dobra, jesteśmy w Ibis Paint i klikamy My Gallery, czyli moja galeria. I klikamy taki krzyżyk X, znaczy krzyżyk taki na samym dole, taki niebieski. I klikamy Import Picture. I szukamy naszego zdjęcia, czyli to. I mamy. I klikamy Cancel. Klikamy na ten pędzelek i klikamy na ten bucket, na tą jakby puszkę z farbą. I klikamy na tą drugą opcję. I tutaj jest do usuwania tła. Więc właśnie dlaczego to będzie problematyczne? Bo jest tutaj napis galeria. Znaczy możecie z napisami, możecie bez, więc będzie to na pewno łatwiejsze moim zdaniem dla was. Ale ja tak wolę jakbym z napisami dawać, więc to będzie problematyczne, bo tu nie całe tło się usunie. Widzicie, tu jest pewno kropek. To trochę problematyczne jest. Mogłam trochę gdzie indziej na... Ja wam powiem tak. Jak nie chcecie, żeby... Chcecie mieć po prostu od razu całe tło zmazane, to po prostu... Na moment, nie mówię na stałe, na moment sobie po prostu zmieńcie, nie wiem, sobie pobierzcie jakiś obraz, znaczy nie obraz, tylko normalnie tło barwne, znaczy całe jednokolorowe, żebyście całe tło mogło się usunąć i oczywiście, żeby nie mieszało się z kolorem, na przykład tym, co tutaj jest bordowy. Dobra, ja wam to na szybko pokażę, to wszystko, dobra, to zmarzę na szybko. Dobra. Wiem, trochę to teraz dziwnie wygląda, bo nie przemyślałam tego. A ja chcę tylko wam na szybko pokazać, jak to mniej więcej się robi, więc nie będę nad tym się rozdrębiać i bardziej... No, więc po prostu to zapisujemy tą strzałeczką. I teraz przechodzimy do Gahala, znaczy do Kinemaster, przepraszam. Jesteśmy w Kinemaster i klikamy na nowe dzieło 16:9. Znaczy wy możecie, jak chcecie zrobić oczywiście. I tu wybieramy tło. Oczywiście jak macie pobrane, to będzie w innym pliku. Znaczy ja czasami robię tak, że po prostu idę do Gaha Live albo Gaha Club. No i po prostu tam robię screena z samego tła i po prostu to jest fajnie też wygląda. Ale czasem biorę z tego. Więc weźmy tak dla testów czarne tło. Ok. I po prostu klikamy w layer. I tu na samej górze media. I klikamy tutaj. Tam gdzie macie no to zdjęcia. I na czarnym tło, jak najlepiej żeby było, na czarnym, znaczy to na, co na czarnym tle jest. Właśnie widzicie? Tutaj mamy już gotowe w sumie. Teraz pokażę wam, no, znaczy w sumie mamy już wszystko gotowe. Teraz wam pokażę, jak dodałam moją ockę. Dobra, jesteśmy w Gaha Live i właśnie moją ockę, po prostu to zupełnie tak samiutko, jak było do tej pory tutaj Loli. Serii. Dobra, więc wybierzmy, nie wiem, obojętnie jaka poza, żeby tylko wam pokazać, na przykład tak. I po prostu robimy screenshota i przechodzimy i Ibis Paint. A, pokażę wam, jak Ibis Paint wygląda. Wygląda tak, tutaj jest. Taki, mam nadzieję, że widzieliście. Jak nie, no to sobie za... to sobie zatrzymajcie film i po prostu zobaczcie. Ups. Jeszcze raz i po prostu sobie poszukajcie napisu pod tym, jakbyście chcieli zainstalować tą aplikację. Więc My Gallery, krzyżyk, to.
i po prostu wybieramy to i oryginał, klikamy cancel i po prostu to samo robimy co do tej pory, tylko tu będzie bardziej problematyczne, znaczy nie problematyczne, tylko bardziej kłopotliwsze. Znaczy to nie jest trudne, tylko tak mówię, że to bardziej trudniejsze, ale to nie jest trudne. Po prostu musimy tutaj, żeby całe tło za naszą mocką się wymazało. I okej, jak nie chcecie napisać, to też możecie w sumie zamazać, ale ja tam z napisem dam, chociaż wątpię, żeby trochę było widać. I tam, oj, tą kamerę też tutaj usunę. Okej. I mamy i po prostu zapisujemy to. I idziemy do KineMaster. Dobra, jesteśmy w KineMaster i właśnie w tym, gdzie byliśmy. Więc klikamy to samo, layer, ten. I prawdopodobnie zawsze będzie to pierwsze. To pierwsze, co klikacie. Więc mamy tu po prostu tak i macie już miniaturkę. I po prostu ja robię tak, że robię po prostu screena i potem to obcinam w tym samym sposobem, co obcięłam to galerię do tego czarnego i macie miniaturkę. Też wam pokażę flirty te do dodania. Na przykład klikam po prostu na nią i po prostu tu macie różne flirty, znaczy jak możecie wykupić inne też, ale ja akurat nie kupuję takich rzeczy. Na przykład takie możecie, na przykład z tym zrobiłam chyba poprzednie, bo to było, nie pamiętam już, miniaturkę Halloween, też tam był taki mały musicalik, jak widzieliście to wiecie, na miniaturce i po prostu macie tu takie flirty, tutaj właśnie to jest bardziej na... o, właśnie no i macie teraz już wam pokażę, na przykład robiłam serię z tymi bliźniakami, na razie jej nie ma na kanale, bo po prostu nie mam ochoty na razie tych bliźniów nagrywać, ale może niedługo jakiś odcinek się pojawi z Gaha Life, z Gaha Club to nagrywałam, więc pokażę wam, jak miniaturkę, znaczy jak zrobić takie obramówkę, takie fajne, bo ja zainstalowałam fajną aplikację do właśnie takich miniaturek, więc wam zaraz pokażę właśnie tutaj i mam tutaj takie thumbnail, za bardzo nie wiem, jak to się wymawia, takie, jak nie widzicie, no to po prostu sobie zatrzymajcie film i poszukajcie tego. Wchodzimy w tą aplikację i wam pokażę. Reklama. Dobra. I mamy. I klikamy galerii. I po prostu klikamy, co chcemy. Jakie jest zdjęcie z galerii. I po prostu mamy na przykład Szomockę. I po prostu ją ustawiamy. Wiecie co, ja wybiorę. Wybiorę bardziej, żeby wam pokazać bardziej łatwiej. Wow. Dobra reklama. Dobra, łatwiej, żeby pokazać z tłem. Bardziej łatwiej. Bo tak to nie będziecie widzieć. Właśnie, to się też dusza, no wiecie. Żeby zmniejszę, no to też tak nie na całe idzie. Ale możecie to łatwo zakryć. Po prostu na przykład ustawiacie, jak chcecie. Na przykład jak chcecie wielką, no to możecie tak, albo tak, jak chcecie małą, więc łatwo to jest zakryć. Klikacie po prostu to pierwsze. Na samym dole są na przykład takie do wyboru, no, że jest literka T, no to możecie tu po prostu napis nadać, jaki chcecie. Właśnie w tym robiłam ten napis, na przykład biwak, to bliźniakami ten. Nie tylko bliźniakami, też tą teledysk Katy Perry, ale dobra. To możecie naklejki dać, na przykład takie strzałki. Na przykład wybiorę dla was, na przykład taka strzałka.
jeszcze coś. A ostatnie tu. To możecie właśnie te tutaj tła dać, na przykład. Takie tło. Możecie też ruszać. I to po prostu też zakryć. Jak chcecie po prostu zakryć na przykład tymi. Na przykład wybieracie tu po prostu kolor i tu tak mniej białego widać, ale to możecie większe po prostu. Nie chcecie, żeby tego było widać, no to po prostu. Na przykład musicie też trochę powiększyć. No i macie. Teraz wam pokażę, jak, żeby ruszała się ocka, znaczy no nieważne czy ocka, czy no ogólnie postać z Haha Live, wam to pokażę zaraz. Więc po prostu wchodzicie sobie w Gaha Live standardowo i po prostu wybieracie sobie postać, jaką chcecie, żeby się ruszała. Ja wezmę może Loli, wybierzemy jakiś uśmieszek. Niech będzie tak, będzie zarumieniona. I po prostu tutaj też. Okej. I po prostu wybieramy pozę z chodzeniem. Po prostu robimy. Z napisem, to po prostu możecie to tak schować albo powiększyć od tą postać. Więc robimy screena i wtedy idziemy do EB Paint i to samo robicie z tłem, czyli po prostu usuwacie to tło. Ja może już tego nie będę robić z wami, bo już mniej więcej wiecie, jak to zrobić. No to wam zaraz wrócę od razu, jak usunę to tło i wam pokażę, jak się to robić, żeby się ruszało. Dobra, jestem już i mam już zrobione, znaczy nie tutaj, co ja zrobiłam. Dobra, wybieracie po prostu, no znowu tło, ja tam może tym razem to nie będzie takie ładne tym razem, a nie czarne. I wybieramy to samo, to pierwsze media, wybieracie na czarnym tle, pamiętajcie. I po prostu powiększacie, jak chcecie mniejszą, to możecie mniejszą. Większym, to większym. Ja taką sobie zrobię. Przesuwacie na nie dalej, jak chcecie, żeby się ruszała. Na przykład. I OK. I klikacie ten kluczyk tu koło kosza. Tutaj on. Po prostu przesuwacie to. Palcem oczywiście. Klikacie to. Żeby się przesuwała. I OK. Oj. Dobra, teraz i zobaczcie, rusza się, więc tak to zrobić, żeby się ruszała. Jak chcecie, żeby się szybciej ruszała, to po prostu to zmniejszacie, po prostu się szybciej rusza. Chcecie, żeby jeszcze szybciej, żeby najszybciej na świecie, no to proszę bardzo. Jak jeszcze chcecie szybciej, to proszę bardzo, to jest najszybsze, że prędkość, o widzicie? Ale śmignęła. Dobra, i teraz tego nie zrobię. Nie powiększę. No dobra, mniejsza z tym. Pokazałam wam, jak to zrobić. I chyba mam nadzieję, że pomogłam. I jeszcze chciałam wam pokazać na przykład, bo wiem też, że niektórzy z was, no, też czasem, też tak kiedyś miałam. Na przykład, jak dodawać piosenki. Wiem, że dużo tego dzisiaj pokazuję, ale po prostu chciałam pokazać w jednym poradniku wszystko, żeby już nie nagrywać za bardzo poradników, bo nie jestem w tym najlepsza. Więc po prostu jak dodać muzykę do filmu. No więc na przykład od razu mówię. Pewnie też niektórzy po prostu nagrywają telefonem piosenkę jakąś z komputera i po prostu wstawiają. Też tak kiedyś robiłam, bo nie wiedziałam, ale obejrzałam czyjś poradnik. Wiem, że dużo tych poradników jest, ale postanowiłam nagrać, żeby po prostu był. Więc tak, po prostu wchodzimy sobie w YouTube'a. Szukacie obojętnie jakiej piosenki, na przykład Undo. I macie tu piosenkę Undo.
No i po prostu klikacie udostępnij. Udostępnij tutaj, klikacie na tą strzałeczkę koło tych łapek w górę i łapek w dół, nawet pisze udostępnij. I jest copy link, to pierwsze co było tutaj, copy link. I po prostu wychodzimy z tego, wchodzimy w Google i po prostu wpisujemy Jujce. To jest za bardzo, nie wiem jak to się wymawia. Wrzucam pay, to już robiłam kilka razy, więc mam to. Klikacie to pierwsze. I no, i po prostu przytrzymacie palcem i po prostu wklejacie. I szukacie. I macie i po prostu pobieracie. Kurde, chyba tą piosenkę miałam pobraną w sumie. Nie, chyba nie pamiętam. No i po prostu macie pobraną. Wiem, że tu wam jakieś tutaj wyskoczą, ale to nie jest ważne. Przepraszam, z tego możecie wyjść, po prostu nie jest ważne. Samo się wam już pobiera. Oj, co ja tu robiłam? Dobra. Macie już więc teraz do KineMaster i pokażę wam jak to wstawiać. Więc czy wstawiać to pewnie każdy umie. Ale no cóż, pokażę. Oj, długi ten odcinek będzie. Bo po prostu chciałam wam wszystko pokazać i wszystko będzie okej. Więc po prostu wiem, że dużo stworzę tych nowych, ale po prostu. Więc klikacie na przykład obojętnie co tam, wybierzcie sobie. Znaczy, no, ja tylko chcę do filmu wam pokazać. Klikacie to audio. Macie piosenki do wyboru. Szukam naszej piosenki. Kurczę, będzie trochę trudno znaleźć ją. No to czekajcie. O, jest. No i po prostu. O. I po prostu klikacie. I macie. Zobaczcie. I macie. No, więc tak. Więc to na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że trochę chociaż pomogłam. Dzisiaj jeszcze może wleci na mój kanał jeszcze jeden odcinek z Gaha Live, z kolejnego teledysku Not Another Song About Love z tą piosenką. I od razu uprzedzam, że to będzie Guy Love Story. Ja lubię ten content bardzo. Lesbian również też. Po prostu ja bardzo lubię te kontenty i po prostu czasem mogą się na mnie pojawić takie, u mnie takie odcinki. I oczywiście, no, więc jeżeli nie podoba wam się to, bądź po prostu nie lubicie, to nie oglądajcie. Ja przy każdym odcinku będę pewnie uprzedzać, czy to jest Guy Love Story. Jak nie napiszę, że to jest Guy Love Story, no to po prostu... Znaczy, no nie wiem, czy czasami będę uprzedzać. Po prostu może czasem nagram odcinek, że nie wszystko będzie Guy Love. Tylko czasem... Boże, mątle w głowie. Jak nie napiszę, no to mogą... No to pewnie się zdarzy tak, że to jest trochę Guy, a trochę nie. Wiecie chyba, o co chodzi. A jak napiszę, no to, że prawie wszystko tam jest. O tym. No, więc będzie tak, jak to by nie pasuje. Jakby nie pasuje takie coś, to po prostu nie oglądajcie tego. Na pewno wszystkie odcinki nie będą z takim trybem. Bo to będzie bez sensu, że ciągle takie same, ciągle ten sam content. Ale nie. Więc jeżeli wam się podobał ten odcinek i chociaż trochę pomogłam, dajcie łapkę w górę, wesprzyjcie mnie, zasubskrybujcie mój kanał i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No, mam nadzieję, że trochę pomogłam i pa pa. Tylko chciałam uprzedzić,
że nie jestem pewna, czy będzie ten odcinek dzisiaj, ale na pewno się pojawi na moim kanale ten odcinek, ale nie wiem, czy dzisiaj. Mam nadzieję, że wyrobię się, bo mi bardzo mało zostało w sumie w tym odcinku, znaczy no, w tym teledysku i... No. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że nieraz mogę zrobić jakiś odcinek, na przykład Kinemaster, no zawsze robię, nie? No i też mogę po prostu nagrać tym, co teraz nagrywam, ten odcinek, po prostu też gigabajt tam, no wiecie, o co chodzi, więc po prostu też czasem nie będę mogła wysłać tego, więc mogę nagrać po prostu to. Mam nadzieję, że to wam nie sprawi problemu. Też mogę ominąć, bo moje intro, jak nagrywam, to mi się zatnie w którymś momencie i po prostu mogę przesunąć. Mam nadzieję, że to nie sprawi wam problemu, niczego. Dobra, ja naprawdę przedłużam długo. Dobra, oj, przepraszam. Więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach i do usłyszenia kolejnych, no. Cześć! Mam nadzieję, że trochę pomogłam.